stadionie lekkoatletycznym Olimpii. Lekkoatletycznym, ale też piłkarskim. Obiekt ładny, ale nadgryziony zębem czasu. Jak to jest nasze stanowisko, będziemy współdzielić to miejsce z telewizją serbską. Kochana, ty w pierwszym czy drugim? Powie? W drugim, a wiesz co tam twoim kapitanem będzie? Słyszałeś? Nie słyszałem. Bergi. Serio? No. Akcja. Nadal przy piłce Serbowie. Dobrze. Tak, panowie, brawo, brawo. Padli pole karne i mamy rzut karny. Oj. No chyba teraz by się VAR przydał. No właśnie, też mi się tak wydaje, bo to tak dziwnie by to wyglądało. Siedzimy, co prawda jesteśmy z wysokości trybun, obserwujemy to spotkanie, nie mamy powtórek. Możemy liczyć jedynie na naszego operatora, który gdzieś tam nam przybliży i to jest wszystko, ale to był taki chyba rzut karny z kategorii tych miękkich. Uwaga! I 1-0. Pewnie wykonany rzut karny. Marko Docić, numer 5 na koszulce. 1-0 prowadzi zespół FK Cukaryczki. Tymczasem mamy rzut rożny. O, tam Patryk Olsen. Brawo. To mi się właśnie podoba. To zespół rusza cały zespół rusza za swoim kolegą z zespołu. Nie ma, zmiłuj się. To właśnie tak się rodzi chemia, tak się rodzi zespół. To jest też potrzebne. No tak, teraz mamy wszystkie zawodniki. To są dorośli faceci, to jest piłka nożna, takie sytuacje się zdarzają. Ja tak jak wiecie, no, jeżeli chodzi o komentowanie, to jak Karol Boryt, tak, pierwszy raz zagrałem, więc musicie dać mi troszeczkę... od pierwszej minuty. Tak, od pierwszej minuty do 90. dać mi troszeczkę możliwości, żebym się wdrożył w to, poczuł, jak to rzeczywiście się komentuje, bo każdemu się wydaje, że to taka łatwa sprawa, to jednak trzeba być do tego przygotowanym i wiedzieć, co się z czym je. Także jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich kibiców Śląska. Hej Śląsk! Jak to wyglądało z twojej perspektywy? No nie oceniasz się. Na pewno oceniają ci, którzy mnie słuchali. Nie wiem, jeżeli się podobało, to no myślę, że tutaj chłopaki z mediów no zastanawią się,
Na razie był kontrakt na jeden mecz, ale chyba go przedłużymy. No zobaczymy właśnie, zobaczymy. Ale było tak ciężko teraz trening regeneracyjny. A tak, trening trzeba przygotować się też, żeby mieć dużo siły. Bez treningu, niedziela mecz, poniedziałek wolny, kolejka nowa i wolny, wtorek trening, te dwa mecze, które gramy, to jest taki plan obiegu, nie? O meczu pogadamy jutro. Dzisiaj odróżniliśmy trening, trochę będziemy wrócić, nie chcę się przygotować do meczu, omówimy te rzeczy i jedziemy dalej. Okej? Okay? To wszystko? Dawaj. Jakoś skomentujesz? Nie.